nawet o Lubstówku taka była piosenka, Lubstówku, Lubstówku, ty mała wioseczko, żeby nie te doły, byłoby miasteczko. Żeby nie te doły, nie ta wieczna wrzawa, byłaby jak była, z Lubstówka Warszawa. Jęczą góry, jęczą i szumi osika, nigdy nie zamilknie w Lubstówku muzyka. W Lubstówku muzyka i to piękne granie, nigdy nie zamilknie w Lubstówku śpiewanie. W butach zimowych, jak nie... No to co? Ja ty w Polskach podartych. Co? Ja ty w Polskach podartych. No tak, jak koniec lepiej wyjdziesz na zdjęciu. I nie pijesz na uroczystość? Nie, moja ty potłukła się, połamała się. Kiedy znów? No kiedy, co z drawiny spadła, ale to... Spas... I to jeździć nie może, to w ogóle nic. Nas była dużo robiła. No nie byłam, idziemy. Teraz są z Maślaki Robaczewa, też są no. Maślaki. Na kopalnię chodzę. Chodzą? Chodzę, tam ludzie przyjeżdżają, na kopalnię. Tam? Tam, na chodzą polnie. O, jest, chodźcie. O, to przyjechał, teraz. A, nie ma. Teraz. Ty jak w kościółku Heniś odprawia, to słyszysz na podwórku nieraz. Tak, wiatek jest, na słychać o nie. Czy bazyliki, jak się żółek odprawia nieraz. Te dzwony, wszystko to słychać, wszystko słychać. Papież przecież był w 2000 roku w Licheniu. Byłam.
to było dużo ludu, ojej. Tylko miałam stanowisko takie piąte, to już byłam dalej, ale była taka duża kamera była, że i ten, że wszystko się tego widziało papieża i w ogóle. Nie do Lechenia co roku jeździł. A syn blisko miał, bo miał pierwsze stanowisko ze synową. No nie było telewizji, nie było. Wesoło było kiedyś, tak. Ja miałam 12 lat, to dopiero prąd był założony, jak miałam 12 lat. Także taka radość była, bo prąd, jak się uczyło, to książki i tego się uczyło, a jak tak, to przy lampie naftowej. Pralka była zaraz do prania, no nie. W ogóle inne były czasy. Radio, to była nowość i ciekawość. O, ślub to 74. No, także syna już mu 47 lat. A jedynie za granicą jest. Pracuje. Wnuków? Trzech. Wnuczkę i dwóch wnuków. Tak minęło, że jakby... 70 lat przez to minęło. Mi 77 mam. 49 rocznik, jak mówiłem. Także za 3 lata to będzie już 50 ślubu. Jak się dożyje. Jak się dożyje. Urodzona chyba z garkiem w ręku, bo jest do, cały czas przy garkach. No to znaczy, słuchajcie, przez 10 lat to żeśmy już się uporali z dziećmi, nie? W 10 latach po ślubie to już mieliśmy całą szóstkę. Szóstkę. Nie? 30 lat miałam, to już miałam szóstkę dzieci. Tak. 28 miałaś, o, kochanie. O, patrz, jeszcze lepiej. 28 lat to była już szóstka. Takie niesforne było, no. Trzeba był. Było to. Jeden był, to musiał po prostu no, nadrobić to wszystko. My nie wiemy. A to może tu wejdźcie sobie do pokoju. Tak prawdę mówiąc, prawie wszyscy są. Prawda? Duszno, panie, co duszno jest. Zgubił. Nie, nie, tam na zdjęcie. To znaczy ja pochodzę też ze wsi, nie z miasta, z wioski sąsiedniej, tutaj Stefanowa. No, moja mama no, to też troszeczkę no, z gospodarstwa, ale pracowała. Gospodarstwo przejął jej brat. No i tak jakoś po sąsiedzku się tutaj wprowadziła. No raczej nie żałuję, nie. Trzeba pracować, pomagać. Ale tutaj no, nie szukają, no bo z miasta nie przyjdzie do pracy, nie? No tak raczej szukają sobie z ceksem. A my też tak się znaliśmy już od dziecka, bo i do jednego kościoła się chodziło i czasem jak to młodzi do sąsiada były wiśnie, zbiory wiśni, to się tak raczej znaliśmy już od dziecka, nie? Z mężem. No tak. A tu jest właśnie najstarszy syn i najmłodszy, tata tej właśnie dziewczynki. To widać, Mateusz? Nie? No Mateusz, tutaj no, jest, tam jest Damian, a ty jestem najstarsza, ten jest najmłodszy, nie? Mama, no! Co? A zaczekaj, zobacz jeszcze, gdzie jest. Tu się śluby dawała w gminie Pacholowej i nie, no to on się interesuje tak. Całą rodziną, może tam stąd. Mhm. Bo Magda to robi też przy tym. A ty chyba Damian robił. Mami ze sąsiadem, z
w reprezentacji lub stówka drugiego, ja idę z chlebem, a sąsiad ma wina ze sobą. Od urodzenia mieszkam tu. Chodziłam do Lubstówka do szkoły. Szkoła się mieściła jak teraz ta. Na plebanii była szkoła i tam gdzie Sikorsko teraz mieszko była szkoła. Tam chodziłam. Ta wieś należała do Lubstówka. My tutaj tu mieszkamy z mamą i nadal, bo muszę się opiekować. No, tak jak pani mówi, że no, tyle lat dożyła, no to się z tego cieszymy. No, wszystkich wnuków, prawnuków poprosiła, zrobiła bal. No, był burmistrz, był trochę proboszcz. No, bo to człowiek wiedział, że to będzie takie coś, co by spisał i trzymała. A od młodości, jak się ożeniłam, to przyszłam tu. A który to rok był, to nie pamiętam. Ile lat mam? Przeszło setka. Setka i parę miesięcy już jest. Nie no, już no sama się... A no ja sama się dziwię, że tyle przeżyłam. I to nie w rozkoszy, no tylko... W obidzie. Różnie się zdarzało. Źle i dobrze. Idzie. No, wołaj, jeszcze raz. Idź po dziadzie. To są dzieci. Syn. A nie ma Maćka? Maćki jeszcze nie ma. To jest najstarszy, najmłodszy i średni. Ale podobni do pana. Podobni, bo to podobno...
sąsiad się tu nie dorwał. Goniłem go. Goniłem ich. Podobny dom. Nie, jeden jest. Damian. Damian na karantannie. Tak, grubachno? Święty Mikołaju. Na patelce się rozleć. Man, drobno nie mogłaś pokrajać. Żeśmy we dwie uczyły, a później to już znowu z domu tam przychodziły inne nauczycielki też. Jak przyszliśmy, to było 36 na te 4 klasy. A później to coraz mniej tych dzieciaków się wykruszało i w końcu to tam zaczęło na Marianowie być mniej dzieciaków, to zlikwidowali Lubstówek. Jak przyszłam na Lubstówek, to strzechy były tu. Strzechy i biokoniku. Każdy miał konika. Ciągnik jak jechał, to ze Świńca, tylko taki Janiak jechał. Babcia moja też wyjechała, też ona tu była z Lubstówka. Też wyjechała, mając 15 lat. Wyjechała też do Ameryki. I została tam. Nie, wróciła. Wróciła tutaj, kupiła później gospodarstwo w Łuczywnie. Ale tam wyszła za mąż.
Za Amerykanina? Nie, tu. Bo podobno była ładna. I stąd wyjechał chłopak za nim, jak się dowiedział, że pojechała do Ameryki, to stąd wyjechał i tam się ożenili. I tam mieli czworo dzieci, wrócili tu do Polski, kupili gospodarstwo w Uczywnie. Jedno dziecko im zmarło w Ameryce, a stąd trójką, z dwójką, a trzecie się urodziło w Uczywnie. I wrócili do Polski. Widzieliście tam moje złote, taką we drzwiach tam połotę, co mnie puścić tu nie chcieli, jeszcze kłócić się zaczęli. A to joch, że chci odziewucha takiego mam łazucha. We drzwiach, żem się naszarpała, nim tu dowoz się dostała. Wlazłam sobie tu na scenę, by pośpiewać wszystkim krztynę, opowiedzieć wszystkim w koło, jak nam na wsi jest wesoło. Jak tu dobrze się bawimy i z mieszczuchów skórę drzymy, za kapustę chleb z plewami, a masło na pół z kartoflami. Ja tam zawsze na wsi wolę, bo w lakierkach chodzę w pole, w rękawicach gnój wynoszę, a na lato mam kalosze. A jak się tak napracuję, nacharuję, w tym czasie też wyperfumuję, wypudruję, siędę sobie przy pianinie i grać będę, siądę sobie przy kominie i grać będę na pianinie. Zapraszam, zapraszam, kochani. To jest moja wieś. Moje miasto. Tu jest, proszę bardzo, Lubstówek, kościół. Można zwiedzać wały. Urodziłam się tutaj. Mieszkam już 25 lat. Jeju. Tak. I takie moje wspomnienia. Wydaje mi się, że chyba takie spotkanie na boisku razem z taką naszą ekipą z podstawówki, że to było takie piękne, że spotykaliśmy się czy pod sklepem, czy jeździliśmy nad jezioro, czy właśnie tutaj się kąpaliśmy, właśnie w tym jeziorze też między innymi. Ja mówię tak, będzie balkony samot, nie? A on mówi, Klaudia? Ja mówię, nie, no skąd wiesz, nie? A on mówi, że no tak, ja to oglądam, kojarzę to, nie? Nawet nie mów, gdzie mam tam powiedzmy, nie? Tutaj. Tu gdzie ta legista? Tak, tutaj ta legista. Gdzie? O, ty jedziesz? Do tego okna. Boże, ty... Thank you.
Chodź, nagramy to. Najpiękniejsze są panny w Madrycie. A, ta. Tam jest raj, tam jest kraj, tam jest życie. Rambolaj, rambolaj, rambolajo. W tym miasteczku się żyje, grają. Dzwony biją i bimbają. Szeref tam przez ciążyczką karambę, kakola i wino. Dzieci rodzą się z mandoliną. No, na 12 joj, wszyscy się robi podkład na blachę, a potem się zrobi o jaja, 12 joj, do syra. Jedziemy o 12 po sprzęt do niego. I podłączamy dzisiaj to wszystko. I dzisiaj robimy próbę sobie. Przywieziemy to z Dominikiem, pojedziemy, przytaszczymy ten sprzęt, postawimy na scenie, podłączysz wieżę. Ty jesteś. Na to, żeby tam... Balkonowa muzyka, przepraszam. Ksiądz Zbyszek z nami. Gdzieś tam ciągnie mnie do miasta, żeby jednak realizować te rzeczy. Rozwijać się jeszcze bardziej, bo wiadomo, wieś jest fajna, ale jednak nie ma takich perspektyw tutaj na przyszłość. Bo wiem, że jestem powołana do tego, żeby mieszkać gdzieś w mieście albo chociaż na przedmieściach, nie? Bo jednak po prostu ja mam taką duszę, że wiesz, że ja muszę po prostu, nie jest wszędzie pełno, a tutaj nie do końca mam perspektywy na to, żeby gdzieś tam w tym być, nie? To jest moja, tutaj pradziadek, tu prababka moja. Tam najprawdopodobniej to był dziadka brat. I to się kończą te familijne groby Gruszczyńskich. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tu dwoje leży, to jest 18, tam troje, to jest 21 w sumie. No bo... Bliższej rodziny tu nie ma, także to na nas wszystko spoczywa. A ta sosna to... No ta sosna dużo bałaganu robi, no ale... Najstarszy jest tutaj ten. I już żeśmy też przekazali gospodarzom i dzieciom, że jak my zemrzemy, to te 6 grobów, bo to już są stare groby, zlikwidować i tu postawiam. Pogrzebią nas po prostu. No, tak. Nie wiadomo, czy by mieli czas. Także tu sobie szykujemy miejsce, no bo już czas nadchodzi, tak.
bliżej trochę. Ty się patrz tutaj. Poczekaj, zaraz będę ci mówić. Poczekaj, skuńcie. Odsuń rękę. Dobrze jest. Dobrze. Jest! Brawo! Dziękuję. Kwiaty składa również pan burmistrz miasta Sąpolno, pan Roman Bernard, wraz z żoną. Nasza miejscowość obchodzi 500-lecie istnienia. W roku tak pięknego jubileuszu mamy możliwość spojrzeć na to, co już za nami i pomyśleć o przyszłości. Jest pięknie, ale ja po prostu chcę powiedzieć tyle, że
rozwinęłam się tutaj w Lubstówku. Bardzo dużo dało mi to śpiewanie, granie. No to nie dałabym sobie rady na studiach, tak? W takim gdzieś tam... No wiecie, o co chodzi. Bóg mnie niesie, no.